Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie w pierwszym odcinku z wyjazdu do Oregonu. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału po to, żeby nie ominął was żaden z kolejnych odcinków. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego filmu. Trasa w Oregonie, to powiem wam, wygląda trochę jak taka krajówka w Polsce. No i widzicie, gdyby ta trawa była tylko zielona, a nie taka wyschnięta, to by to wszystko wyglądało jak w Polsce. No ale myślę, że jak jeszcze pojadę trochę dalej na północ, to już ta trawa powinna być fajna i zielona. Bo na razie jeszcze jestem za blisko Nevady i Kalifornii. Te małe miasteczka w Oregonie to wyglądają trochę jak takie małe mieściny w Polsce. Powiem wam, teraz właśnie jak wjechałem tutaj, nawet nie wiem jak to się nazywa, to wygląda trochę jak Polska. A zobaczcie, tutaj macie taki typowo amerykański zbiornik na wodę. Fajnie to wygląda. No i jestem przy jeziorze Crater Lake, czyli po prostu krater zalany wodą. Wjechałem właśnie do parku narodowego, ale tak jak jechałem i patrzyłem właśnie w prawo, to tam jest pełno dymu i tam jest następny punkt, do którego jadę, więc zobaczymy, co wyjdzie z tego wyjazdu, ile uda mi się zobaczyć miejsc. Mam zaplanowane chyba 18 do 20 punktów na następne kilka dni. No i jestem ciekaw, czy po prostu pożary powstrzymają mnie tutaj jakby od zobaczenia którychś miejsc, czy nie. A propos tych pożarów, to zobaczcie, nawet tutaj po prawej stronie właśnie tej drogi dojazdowej do jeziora wszystko jest spalone. Thank you. Have a good day. No i tak jak widzieliście, trzy dyszki za wjazd nad jezioro, trochę drogo, no ale jak już tutaj przyjechałem, to szkoda by było tego nie zobaczyć, bo tak jak za chwilę zobaczycie, to jezioro robi niesamowite wrażenie. Wiecie co? Trochę jestem zawiedziony. Zaraz wam pokażę dlaczego. Bo niestety jest bardzo dużo dymu. I zobaczcie. Trochę, kurde, trochę jest zamglone. O kurde, ale wysoko. Wow. No naprawdę, powiem wam, to jezioro robi wrażenie. Widzicie, tam jest wyspa na środku. I to jest otoczone górami dookoła. To jest wielki krater taki. Tutaj macie jeszcze pełno szczytów, na przykład tam można sobie wejść trochę wyżej. Albo tam na samą górę, jeżeli chcecie mieć taki naprawdę najlepszy, jaki się da widok. Powiem wam tak, bardzo zatłoczone jest trochę to miejsce. Choć jest zatłoczone, dużo ludzi. Jest droga dookoła tego jeziora, można się właśnie przejechać. Jest pełno parkingów, pełno takich punktów widokowych, na którym ja się właśnie zatrzymałem. I ludzie po prostu sobie jeżdżą tutaj, są pola kempingowe, można swojego kampera przywieźć, zatrzymać się właśnie na jednym z tych pól kempingowych. Zobaczcie, jest zakaz wejścia tam na ten punkt, ale wiecie jaki jestem. Wejdę, jak coś, to zagram głupka, powiem, że nie zauważyłem, że się po prostu zapatrzyłem na piękne jezioro. Chcę tutaj szybko tylko wejść, coś nakręcić i uciekam. Ogólnie tutaj przy tym jeziorze to jest zakaz latania dronem i powiem wam, że chyba nie będę dzisiaj kusił losu i nie będę latał, bo na samym początku mojego wyjazdu, w momencie kiedy tylko właśnie wjechałem do Oregonu, zostałem zatrzymany przez policję za brak przedniej rejestracji. Facet był naprawdę spoko, nie dał mi mandatu, po prostu porozmawialiśmy sobie, pytał się mnie, gdzie jadę, skąd przyjechałem, skąd pochodzę. Bo oczywiście słyszał mój akcent w angielskim i uważam, że to jest taki znak,
żebym po prostu może tutaj nie latał dronem. A tutaj macie taki jeden z głównych parkingów, gdzie macie normalnie łazienki i jeden bardzo fajny punkt widokowy. A jak jesteście ambitni, to można wejść sobie tam na tamten szczyt. Zajmie wam to pewnie około 30 minut, ale tam jest taka wieżyczka. No i dobra, ogólnie wymyśliłem, że idę na ten szczyt. Wziąłem jedną butelkę wody tylko ze sobą, bo to mi się wydaje, że będzie taki krótki spacerek, może 25 do pół godziny. Kurde, stąd spaść to naprawdę by była masakra. To nie wygląda, że to jest tak wysoko, ale uwierzcie mi, że to jest naprawdę wysoko. No i zobaczcie, dosłownie po 3 minutach na szlaku doszedłem do takiego rozwidlenia. Whitman Trail to jest właśnie droga na ten szczyt, a Rim Trail to jest trasa dookoła jeziora. Powiem wam, że cieszę się, że przyjechałem do Oregonu, bo fajnie jest popatrzeć na takie zielone drzewa, bo w Reno i ogólnie w Nevadzie to te iglaki są takie wypłowiałe od słońca. No i zobaczcie widok z tego punktu widokowego. No i tak, wymyśliłem sobie, że pójdę tam na ten cypel. Nie jest daleko i nie wygląda jakoś bardzo niebezpiecznie. Więc myślę, że bez problemu tam dojdę. Tylko muszę uważać. Nie ma żadnego zakazu ani nic. Więc czemu nie? Wiecie co? Jezioro Kraterowe to jest ogólnie najgłębsze jezioro w Stanach i 9. jezioro co do głębokości na świecie. Także fajnie coś takiego zobaczyć. Wiecie co? Coś w tym jest, że lubię tak stanąć na krawędzi góry. Jakoś ten widok wtedy jest najlepszy. Tam o, jest ta wieżyczka i tam wszyscy normalni ludzie się zatrzymują. A ja sobie zszedłem tutaj po takich kamieniach i powiem wam, że widok jest genialny. Naprawdę. Nie miałem zamiaru dzisiaj wchodzić na żaden szczyt z dwóch powodów. Po pierwsze, jutro mam zaplanowane dwa szczyty. Jeden z nich jest 3,5 km nad poziomem morza, czyli dosyć wysoko. Drugi powód jest taki, że spałem 2 godziny, bo starałem się udostępnić jak najszybciej ten ostatni odcinek o porównaniu właśnie Stanów do Polski. No i zeszło mi trochę długo, siedziałem prawie do 2 w nocy, żeby to wszystko poustawiać i żeby się upewnić, że udostępni się w jakości 4K. Przespałem się dosłownie 2 godziny i jechałem tutaj 6 godzin. Ta trasa właśnie z Reno do Jeziora Kraterowego
To jest 6 godzin, jakieś 350 mil. Powiem Wam tak, fajna trasa, cały czas leci się prostą drogą. To jest pierwszy punkt tak naprawdę tego wyjazdu, także będzie jeszcze więcej widoków. Ogólnie już jestem praktycznie przy parkingu. Wejście na górę zajęło mi 15 minut, zejście dosłownie 5 minut. Ale to, co Wam chciałem pokazać, to ile tutaj już jest samochodów. Zobaczcie, tutaj są poparkowane i tam ten parking jest cały pełny. Także polecam przyjechać tutaj rano na pewno. Szkoda, że na tej trasie nie mam tego Jeepa, tylko swój samochód. No ale trudno. Nie dało rady tym razem wypożyczyć samochodu, bo ze względu na długi weekend po prostu ceny były horrendalne w Reno. Dlatego pojechałem na tego road tripa swoim samochodem. Mówię, a nie będę przecież jeździł nigdzie w teren, bo ten Nissan jest niski. Więc mówię, idealnie. Ale powiem Wam, że ta droga jest taka trochę słaba. Jadę teraz w ogóle do gorących źródeł, zobaczyć jak one wyglądają. Na zdjęciu wyglądały spoko. Wiem, że można się w nich kąpać. Z chęcią bym wskoczył do jakiejś wody teraz. A jak to wygląda w rzeczywistości i ile tam jest ludzi, no to zaraz się przekonamy. Zobaczcie, jaki ukurzony samochód po tej drodze. Kurde, aż to się nie chce zmyć. Widzicie? To jest jak cement. No ale jestem już, tak jak widzicie, każdy samochód ubrudzony, bo ta droga była beznadziejna. Macie łazienkę i macie informację, że to jest płatny obszar, płaci się 5 dolarów. Tylko jeszcze nie wiem gdzie, bo nie widzę takiej tej skrzyneczki nigdzie, ale zaraz znajdę. Zobaczcie jaka fajna rzeka. Hot Springs, keep right. To jest dosłownie 10 minut, ale wiecie co Wam powiem? Od razu widać, że nie jestem już gdzieś tam w rejonie Tahoe czy w jakichś tam parkach narodowych w Kalifornii, bo łazienka była po prostu tragiczna. Kolejna sprawa jest taka, że znaki nawet na tym szlaku, wszystko jest wysprejowane, wszystko jest oblepione wlepkami. Powiem Wam, że to tak trochę brzydko wygląda, no ale ja jestem rozpieszczony, bo przyzwyczaiłem się do tego, że przy Tahoe wszystko jest ładne i czyste. Zobaczcie, to jest to, o czym Wam mówiłem. Jest toaleta w lesie i zobaczcie, jaka jest wytagowana. Ja nie mam nic przeciwko graffiti, ani tagom. Niech sobie ludzie malują, ale nie w takich miejscach. No i zobaczcie, tak wyglądają te hot springs tutaj. Powiem Wam, że trochę syf. Zobaczymy, jak bardzo gorące one są. Yeah, this is pretty hot. Yeah. I wasn't expecting it was that hot. I thought it was, yeah. Like slightly warm, but... No i zobaczcie, one sobie tak spływają do takich małych balkoników. Tam jest jeszcze 3. Ale powiem Wam, że woda w tych dolnych jest taka bardzo mętna. Bardzo brudna, bym powiedział. I raczej nie będę wchodził. Chyba wolę sobie zejść na dół, tam nad rzekę i popływać chwilę nad rzeką, zamiast chodzić do tych gorących źródeł tutaj. No i wiecie co, w końcu wszedłem do tych gorących źródeł, ale nie kręciłem tego, bo był tam facet nago i potem jeszcze przyszła dziewczyna bez bikini. Ale powiem Wam tak, my mamy gorące źródła niedaleko Reno. Ja nakręcę o tym odcinek, pokażę Wam jak to wygląda i wtedy sobie porównajcie z tym, co dzisiaj zobaczyliście i od razu stwierdzicie, że to, co jest tutaj w Oregonie, właśnie te źródła, to jest taki trochę syf. To wszystko takie brudne, takie zniszczone. No zobaczycie, porównacie sobie. Ja ogólnie nie jestem jakimś dużym fanem gorących źródeł, bo wolę wskoczyć po prostu do zimnej rzeki albo do jakiegoś zimnego jeziora, a nie siedzieć w malutkim baseniku z innymi ludźmi i pocić się. I teraz tak, jest mi gorąco,
i śmierdzę ze siarką, bo cały ten teren tutaj właśnie w Oregonie, koło tego jeziora kraterowego, tutaj te gorące źródła, jest mocno wulkaniczny. A jeszcze zobaczymy, jaką temperaturę ma ta rzeka, zanim stąd pojadę. O, no powiem wam, że coś takiego jak na Emerald Pools albo Tahoe wczesną wiosną, ale nie będę już wchodził i się moczył, bo jadę jeszcze, chcę zaliczyć 2 punkty dzisiaj. Jeżeli mi się uda, to spoko, jak nie, to 1 i na drugi pojadę i tam będę nocował. I dopiero go zobaczycie w następnym odcinku. Także zobaczymy, jak to pójdzie, czy będzie jakiś tam ruch, bo będę musiał przejechać przez miasto. No ale to się za chwilę okaże. Dobrze, że nie mieli tych kopert i nie musiałem płacić za parking, bo powiem wam, totalnie nie warte to miejsce tych 5 dolarów. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj mapę i zdjęcia, które możecie znaleźć w internecie, ale uwierzcie mi, to już tak nie wygląda. Zapomniałem, że w Oregonie nie mogę sobie sam nalać benzyny i zacząłem obsługiwać ten dystrybutor i koleś podszedł i pyta się, w czym mi może pomóc. No już zapłaciłem. No i zapytał się tylko, czy to pełna, to mówię, to pełna. Przejeżdżam ogólnie teraz przez pierwsze jakieś większe miasto, od kiedy wyjechałem z Kalifornii. Zobaczcie sobie, taka mała mieścina. Ale jak na razie to jest największe miasto, jakie mijam tutaj właśnie w Oregonie. Większość miejsc po drodze na tej trasie to były takie dosłownie malutkie mieściny. 10-20 domów i tyle. No i tak, dojechałem prawie. Jest wjazd na drogę taką szutrową, żeby dojechać do Tumalo Falls, czy jakoś tak to się nazywa. Ogólnie chodzi o wodospady tutaj na tej rzece, która przepływa przez to miasto i nazywa się tak samo właśnie jak wodospady, czyli Tumalo. I kurde, powiem wam, że nie wiem, o co chodzi w tym Oregonie z tymi drogami, ale każda droga dojazdowa do jakiegoś takiego, powiedzmy, do takiej atrakcji na łonie natury, to jest taka szutrowa droga. To jest trochę irytujące. Ten pył wpycha się w uszczelki, wpycha się w filtry i muszę filtry wymieniać w samochodzie. Ciekawe, czy tu w ogóle będzie parking teraz. Jestem dosyć późno, bo jest godzina 17:15. Fajnie zautomatyzowany parking, macie maszynę, płacicie 5 dolarów, kładziecie paragon u siebie na oknie. Także super łatwo i wygodnie. I tutaj zaraz na samym początku jest punkt widokowy, gdzie możecie właśnie zobaczyć sobie te wodospady. I powiem wam, że wyglądają nawet spoko. No i tak, plan na resztę dzisiejszego dnia jest taki. Idę na szczyt tych wodospadów. Zobaczę, jak to wygląda. Może polatam dronem, jeżeli nie ma tam za dużo drzew. Po ostatnim wypadku jestem dużo ostrożniejszy. Wrócę później do miasta, zrobię sobie jakieś małe zakupy w Walmarcie albo znajdę gdzieś jakieś miejsce, żeby rozbić namiot, albo przekimam się po prostu w samochodzie, albo pojadę jeszcze do następnej miejscówki i tam rozbiję namiot. Zmachałem się trochę. O, ładnie, tutaj słoneczko jeszcze jest. Taki krótki szlak, dosłownie 5 minut, żeby wejść na górę wodospadu. No, ładnie, ładnie to wygląda. Zobaczcie, jaki ładny ten wodospad.
i dobra. Dron zaliczony. Udało się go nie rozbić, więc jest gitara. Idę jeszcze na dół pod wodospad, spróbuję tam coś nagrać i lecimy do sklepu. No, mam nadzieję, że podobają wam się ujęcia z drona. Szkoda, że tak późno przyjechałem, bo było tam mało światła, ale i tak spoko to wyglądało. Światło padało na tą górę właśnie obok i oświetlało tą górę, wodospad był w cieniu, także myślę, że fajnie to wyszło. No i zobaczcie, kurde, ale to fajnie wygląda. Ja muszę wam powiedzieć, jestem niesamowitym fanem wodospadów. Odkąd przeprowadziłem się do Nevady, to po prostu uwielbiam jeździć i oglądać wodospady. Zobaczcie, jaki brudny jest ten samochód po tym wodospadzie. Widzicie, to jest jak cement. Masakra. Dlatego jestem właśnie na myjce. Wezmę go, umyję na szybko. No ale dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy odcinek i wszystko, co wam pokazałem. Moim zdaniem najlepszą częścią dzisiejszego jakby wyjazdu to było jezioro kraterowe na samym początku. Potem te hot springs, to powiem wam, słabo trochę to wyglądało i w ogóle za dużo tam ludzi było. I na sam koniec ten wodospad, to po prostu było mistrzostwo. W momencie, kiedy wszedłem pod ten wodospad i zobaczyłem, jak to wszystko wygląda. Także mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku z tego wyjazdu. Cześć, trzymajcie się. We'll be right back.